Exodrial Farm. Najsilniejszy legalny spalacz tłuszczu na rynku. Pozbądź się tłuszczu raz na zawsze. W składzie aż 22 aktywne składniki. Sprawdź na hydrox.com.pl. No siema. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ nie będzie typowego treningu, może inaczej, może w ogóle nie będzie treningu, a dzisiaj jestem, tak jak widzicie, pod firmą Skazani na Połysk. A co tutaj robię? Mianowicie, w związku z tym, że Mariusz zmienił furę na turbofurę, to chciałem się z Wami dzisiaj podzielić tym oto wydarzeniem. Mało tego, zanim opowiem Wam, co to jest za samochód, co z czym się je, parametry tego auta, pokażemy go Wam. Postanowiłem, że troszeczkę jako sportowiec, który dba o swoje ciało, zadbam również o ciało mojego nowego samochodu. Co za tym idzie? Postanowiłem oddać auto w dobre ręce, oddać auto do osób, które znają się na rzeczy i potrafią się zajmować i pielęgnować zajebiście samochody. Dlatego dzisiaj jesteśmy pod firmą Skazani na Połysk. Tym chłopakom powierzyłem swoje nowe cudo i zobaczymy, co z tego cuda chłopaki wyciągnęli. Zobaczymy, co zrobili, jakie zabiegi zostały przeprowadzone, po co zostały przeprowadzone. Na pewno za chwilę się o tym dowiecie, a nam opowie o tym wszystkim właściciel firmy, sam Adam. Ja samochodu jeszcze nie widziałem, jestem tutaj od paru minut. Czekam właśnie na właściciela, bo jeszcze nie dojechał. Zobaczymy, co nam przygotował, jak ten samochód wygląda. Też jaram, bo widziałem parę zdjęć przesłanych prywatnie, to wygląda po prostu zajebiście. Ale za chwilę zobaczycie, jak to będzie się przedstawiało. Tak, zapraszam na film Test Drive Turbo Fury i za chwilę moja fura. Słuchajcie, za tą bramą, za tym ogrodzeniem ponoć znajduje się odpicowana bęka. Oddałem samochód w dobre ręce. Jeszcze nie widziałem tego samochodu. Mam nadzieję, że jest odpicowany. Ze mną Adam, czyli właściciel firmy, tak? Tak, dokładnie. Adam, powiedz mi, może inaczej, no nie będziemy na razie rozmawiać o samochodzie, powiedz mi, skąd się wziął pomysł na detailing? Bo teraz w Polsce to jest takie modne, tak? Czy to tak, z tego względu też? Generalnie moda jak najbardziej mocno uderza i ta branża jest bardzo mocno rozwijającą się branżą, zdecydowanie. Aczkolwiek no, pomysł rodził się nieco ponad 3 lata temu, za chwilkę będziemy wchodzić w swoje trzecie urodziny. Zanim ten cały boom jeszcze powstało, generalnie zaczęło się od tego, że zamiłowanie do swojego samochodu, do dbania o to, by wyglądał inaczej, żeby się wyróżniał, tak, czy podstawowych rzeczy, nawet takich głupich jak rower, żeby ta rama była wyższąca. Od takich małych rzeczy się zaczynało i tak powstało zamiłowanie, plus do tego otaczający mnie ludzie, obecni moje pracownice, tak, no i tak poszło. I teraz tworzymy ekipę, jest ekipa Skazanych, tak? Słuchaj, żeby to robić, to przechodziłeś jakieś kursy, czy to każdy sobie sam przyszedł, się nauczył, wkłaść jakiś tam no, tak nie do końca. Podkład? Tak nie do końca. W momencie, w którym zaczynaliśmy, nie było tak obszernej wiedzy, nie było jeszcze tak dużo otwartych for, tak? No wiadomo, powstawała kosmetyka aut i tym podobne rzeczy, już były tam jakieś pierwsze tematy, ale wosków było przykładowo 15, a nie tak jak teraz 500, tak? Duża różnica była w tym, że większość rzeczywiście to była kwestia gdzieś tam znalezienia sposobu, tak? Najpierw się coś popsuło na swoim samochodzie, później trzeba było to naprawić. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, jak ktoś zaczyna albo chce po prostu fajnie umyć auto, inaczej aniżeli zjechać i wrzucić 6 zł na bez dotyku, bo to może się oczytać i to wykonać. Produkty stają się ogólnodostępne, łatwiej je kupić, nie trzeba nigdzie specjalnie szukać. Jak ktoś jest zainteresowany, to na pewno znajdzie. Ale większość wiedzy, nie ukrywam, zdobyliśmy, że tak powiem, na własnych doświadczeniach, aczkolwiek takie mocno wyspecjalizowane rzeczy, czyli aplikacja powłok, czy kwestia aplikacji folii, takie wyspecjalizowane rzeczy, to zdecydowanie kursy, no są ludzie, którzy zaczynali jeszcze wcześniej niż my, mają jeszcze większą wiedzę, także. Powiedz mi, czy to są zabiegi skierowane do jakiejś konkretnej grupy ludzi, czy to może sobie zrobić każdy? Generalnie kosmetyka aut jest tak szeroka, że mając w portfelu 100 zł i mając 20 tysięcy zł, możemy znaleźć coś dla siebie, więc oferta jest skierowana do kogokolwiek. Jeżeli chcesz inaczej, by odmienić swoje auto podstawowo, wystarczy ci 100 zł. Fajnie posprzątasz, fajnie podkurzasz, no, zaaplikujesz dressing na wnętrze, dobrze umyjesz, speed detailerem z pakietem dressingów na zewnętrzną część samochodu jest super, a jeżeli chcesz chronić swój samochód, odmienić go całkowicie i zabezpieczyć go na przykład na 10 lat, decydujesz się na folię, tak? Rynek kosmetyki auto. Serio, to 10 lat potrafi zabezpieczyć ten samochód? Generalnie tak, generalnie. Ale to folia jest... zabezpiecza przed rysami, przed, nie wiem, przed stłuczką? Przed stłuczką może nie, jeszcze tego nie wymyślili, chociaż
Tesla już ma dość fajne radary i tym podobne rzeczy, ale to nic związanego z kosmetyką. Tak, generalnie folie potrafią wytrzymać 10 lat, mają właściwości samoregenerujące się, tak, chronią przed odpryskami, także najbardziej. Czyli lakier cały czas jest zabezpieczony? Tak, jak najbardziej. Lakier cały czas jest zabezpieczony. Są też tańsze metody, które też są odpowiednie w przypadku, gdy ktoś może nie naraża auta bardzo mocno na autostradowe uszkodzenie, czyli typowe odpryski, prawda? Na przykład zaaplikowanie powłoki. Mocno zmienia wygląd i chroni przede wszystkim. Powiedz mi teraz, tydzień czasu prawie zajmowaliście się tym białym rekinem. Tak, co tam się działo? Zabraliśmy ci autko na 5 dni i zaczynaliśmy od tego, co w sumie podstawowe, czyli wnętrze. Od umycia. Tak, generalnie od umycia. Ale chyba nie był brudny. Tylko że nasze mycie nie kończy się na, tak jak wspomniałem, 6 zł na bez tego, tylko nasze mycie trwa nawet 2-3 godziny. Brzmi ciekawie, aczkolwiek tak to wygląda. Cały pakiet chemii, tak, od A do Z, asfalty, opiłki metali, wszystko to, co się poprzyklejało do lakieru, zostało usunięte, by później działać przy lakierze. Ale zaczęliśmy od wnętrza. Zdemontowaliśmy wnętrze, wypaliśmy wszystko, co się dało, czyli podsufitka, podłoga, wyczyściliśmy, zaimplikowaliśmy tapicerkę skórzaną, której jest mnóstwo, masz deskę, nie deskę, tunele, no szóstka jest bogata w te wszystkie elementy. Przygotowaliśmy dekory, polerowaliśmy dekory, zabezpieczyliśmy dekory, wyczyściliśmy wszystkie elementy plastikowe, zaimplikowaliśmy te wnętrze, zaaplikowaliśmy, zapach jest fajnie, jest przyjemnie. Jeżeli chodzi o zewnętrzną kwestię, podstawowo, bardzo szerokie mycie, tak, od A do Z, z oczyszczeniem wszystkiego, z demontażem kół, nadkola, felgi wewnątrz, zewnątrz. Oczyszczenie lakieru, przygotowanie do polerowania, trzyetapowe polerowanie twojego lakieru, wyfiniszowanie, ponowne mycie, odtłuszczenie i aplikacja powłoki. Dlatego to tak długo trwa, każdy element został zadbany. Dekory, nie dekory, elementy takie jak wydechy, tak, szyby, wszystko zostało wyczyszczone. Powłoka przy małym, niemałym udziale Arkad Jurczyka, który przysponsorował nam ten zabieg, tak? Tak, generalnie... Bo też na tym się opieracie, na Max Protect. Tak, generalnie aplikujemy tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o powłoki w naszym miejscu Max Protecta. Dostałeś fajny pakiet, dostałeś maksymalną opcję, jeżeli chodzi o chronienie, powłokę Max Protect Pro Elite, 4-letnia gwarancja. Dobrze mieć fajnych podopiecznych. Tak, dobrze mieć, także jak pozdrawiamy Arka, dzięki za powłokę, firma Max Protect. Tutaj kolega Adam mówi, że jedna z lepszych, jakie są na rynku. Tak? Generalnie spośród wielu testów wynikło tak, że powłoka, jeżeli chodzi o maksymalną ochronę hydrofobową, zabezpieczenie i łatwość mycia, no to Max Protect i powiedz, daje radę najbardziej. Powiedz mi jeszcze, co powoduje taka powłoka? Tak dla szarego człowieka, żeby to wyjaśnić, jadę, narzucam sobie powłokę, co dzięki temu mam? Przede wszystkim dużo łatwiej myje się auto. Jeżeli lubisz mieć czyste i zadbane auto, to jest bardzo to dla ciebie. To jest dla osoby, która lubi zadbane auto, przede wszystkim chroni, tak? Powłoka zabezpiecza przed wszystkimi szkodliwymi warunkami, ptasimi odchodami, wszystkim, na co lakier jest narażony, niezabezpieczony, można tam napisać, że tak powiem, całą kwestię, no i zmienia wygląd, ciemna lakiery przyciemnia, a jeżeli chodzi o lakier jasny, czyli biały, srebrny, dodajesz kistości i zmienia ten. Czyli w oczy się będzie rzucał nawet, tak? Będzie się rzucał, już teraz, w nocy świeci. Teraz już ludzie się oglądają, to co teraz będzie z tym samochodem, nie wiem, w okularach trzeba będzie jeździć tylko w czapce? Będzie w nocy świecił, tak? Okej, dobra, no to chyba pora w końcu zobaczyć, co my tam zrobiliśmy, tak? Zapraszam. Dobra, lecimy. Pora na mnie. Nie robimy po to tylko, żeby się chwalić, ale chcielibyśmy coś czasem też pokazać innego niż tylko i wyłącznie same siłownie, bo jak wiecie, no nie siłownią człowiek żyje. Akurat tak się składa, że udało mi się niedawno nabyć te oto cudo, które już mogli się zaobserwować i zobaczyć, jak wygląda. No teraz pora by było na to, żeby opowiedzieć, co to jest, z czym się to się je, jak to wygląda, co tam jest w środku, jakie ma serducho, bo to pewnie nas interesuje najbardziej. Więc tak, BMW 650i, model F06, rocznik 2014, to jest BMW coupé, ale czterodrzwiowe, dość niespotykane coupé, bo nazywa się dokładnie Grand Coupé. To jest taki wypust BMW-ki troszeczkę między
między sportową limuzyną, a takim kompaktem. No, no nie wiem dokładnie jak to nazwać, aczkolwiek BMW mają tylko jedno takie auto tak naprawdę. No i ta szóstka wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie pozostałe samochody z marki BMW. Sportowe auto, dusza naprawdę już tam dobra siedzi, bo mamy w tym modelu akurat silnik 4,4 litra, koni 450, czyli już jest jeszcze czym poszaleć i powiem Wam, że jest naprawdę turbo rakieta. Jak się przesiada człowiek z Mazdy i wracałem później do Mazdy, bo miałem jeszcze okazję nią parę razy jeździć, to jak dodawałem gazu, to aż pchałem Mazdę razem z drogą, żeby jechała szybciej. No ale niestety, Mazda to jest Mazda, Bemka to jest Bemka i jednak, tak jak każdy mówił, że przysiądziesz się, zobaczysz, nie będziesz chciał więcej wracać do słabszego silnika. Trochę obawiałem się, powiem szczerze, tego, że może być kiepsko ze spalaniem. No ale wiadomo, taki samochód, jak się dostaje takie auto w swoje ręce, pod swoją nogę i gaz, no to wiadomo, że trzeba trochę poszaleć. To pierwszy tydzień, no to pewnie się domyślacie, że każde światło, gdzie się zatrzymywałem, to nawet czy tam stał Maluch, Seicento, czy jakiś inny samochód trochę lepszy, zawsze był but i ścina. No ale tak chyba ma każdy, jesteśmy, wiadomo, dużymi dziećmi, lubimy duże zabawki, mówię o facetach oczywiście. No i tak było i ze mną, spalanie mi wychodziło w granicach 18 litrów, gdzie, powiem Wam szczerze, że przy trasie już miałem parę wyjazdów też i za miasto, potrafiłem zrobić tym samochodem 9,5 litra, więc to chyba nie ma tragedii jak na taką moc. Ktoś powie, pewnie jechałeś jak cipa i dlatego taka ilość spalania. No nie jechałem, ale do Płocka z Białegostoku nie można jechać szybciej, więc na naszych tych drogach wyszło mi tak, a nie inaczej, bo nie dało się po prostu nigdzie przycisnąć mocniej. Fajnym w tym aucie jest to, tak jak widzicie, nie ma żadnych tych rantów, tak, na drzwiach. Szyby zajebiście wyglądają, tak jak widzicie, są całe przyciemnione, przód i tył. Co prawda, ponoć na polskich warunkach nie można tego robić, ale samochód przyjechał do mnie z zagranicy i taki już był od początku. Co warto jeszcze podkreślić, to nie jest standardowa, typowa szóstka, bo to jest szóstka zrobiona w pakiecie M. Full M pakiet, więc tutaj mamy dołożone już i inne listwy, inne zderzaki. Nie jest to, tak jak mówię, podstawowa wersja tego samochodu, a raczej z tego, co się dowiadywałem, to raczej najbogatsza wersja, bo już mamy też i czarną podsufitkę, panoramę czarną z rozsuwanym całym dachem, jeżeli o to chodzi. No i praktycznie wszystkie bariery, które teraz są w samochodach i które występują w samochodach, czyli jakiś pomocnik do zmiany pasa, pomocnik przy wyprzedzaniu, pomocnik zbliżania się pojazdu, no co to jeszcze, klimatyzacja jest też, można poszaleć sobie, radio nawet, odtwarzacz, no wiadomo, no bluetooth i takie inne sprawy to już jest na porządku dziennym. Head-upy, też fajna sprawa, nigdy nie miałem wcześniej z tym do czynienia, jeżeli ktoś nie wie co to znaczy, to jest wyświetlanie i prędkości, plus dodatkowo on wyświetla jeszcze ograniczenie prędkości, do ilu mamy w tym danym momencie na szybie. To jest fajne, kierowca przed sobą nie musi cały czas zerkać na ten liczbę, tylko przed sobą widzi na szybie, wyświetla się taki hologram tej prędkości, którą aktualnie mamy na liczniku. Co jeszcze? Ten samochód stosunkowo mam dość krótko na swoim stanie, więc tutaj za dużo jakichś przeróbek nie wprowadzałem, ale na przykład przyjechał do mnie na innych felgach, na innych oponach, więc wiecie jak to jest. Przy takim samochodzie, gdzie moc jest już dość solidna, jakieś tam chińskie opony, żeby zostawiać, no to nie ma sensu. Jak się kupiło już dobry samochód, to trzeba też zainwestować w dobre opony. Tutaj wsadziłem 20 opony o niskim profilu Goodyeara. To są Eagle F1, to są już dobre opony, czytałem super opinie, także brałem takie, jakie były. Dość szerokie, bo z przodu są 245, a z tyłu 275. Szeroka opona, kapyć jest totalnie duży, po to, żeby trzymał się tej nawierzchni na samochód. Dodatkowo kupiłem oryginalne felgi BMW. Zakup też troszeczkę dał po kieszeni, bo jedna felga to jest koszt około 2,5 tysiąca złotych, a taki samochód, jedna felga, gdzie kiedyś do Mazdy kupowałem komplet za dwójaka, takie porównanie, a tutaj jedna 2,5, ale nie o to chodzi, felgi, no wiadomo, też w samochodzie muszą być jakieś no, oryginalne i dobre, wiecie jak to jest, jak ktoś kupuje dobry samochód, a coś w nim nie hula, coś w nim nie gra, no to wtedy on taki jest jakiś taki chawiejaki, tak?
miałem problem ze swoimi pierwszymi felgami, może bym nawet ich nie zmieniał, gdyby nie to, że założyłem te opony, które nazywają się runflaty. Runflaty to są opony typu dojazdowych, czyli jeżeli przebije mi się ta opona, no to nie schodzi mi całkowicie powietrze, tylko mogę na niej sobie dojechać, jeździć i pokonać tam 80 km bodajże. Jeżeli coś mówi nie tak, to wybaczcie mi, bo ja nie jestem jakimś fanem wielkiej motoryzacji, więc tylko tyle, co wiem z użytkowania tego samochodu. No i co z tymi felgami? Felga okazała się być nieoryginalna, ta, na której przyjechał ten samochód, co powodowało, że opona run flat łamała tą felgę. I miałem taki przypał, że wiecie, wychodzisz z nowym samochodem, wyjeżdżasz, nagle wyświetla się informacja, że brak ciśnienia w oponie. No to do wulkanizatora, sprawdzamy co jest, okazało się za pierwszym razem wentylnica dziurawa. Myślę, o kurde, jak dobrze, 20 zł i po problemie. No i zajeżdżam do domu, stawiam sobie samochód, wieczorem wychodzę na siłkę, siadam do samochodu, odpalam, informacja, że znowu jest niskie ciśnienie. No to wiecie, szlak człowieka trafia, no, nowa fura, a ja byłem stałym gościem już przy pompowaniu na Statoilu, bo tam przyjeżdżam praktycznie co godzinę, żeby nalać tego powietrza. No i się okazało później na drugi dzień u mojego wulkanizatora, że po zdjęciu całej opony, gdzie wsadziliśmy ją do wanny, felga była pęknięta naprawdę maksymalnie. Ona została zespawana. Pojechałem w trasę sobie na tej feldze, wróciłem z trasy, sobota, niedziela, wyjazd, wszystko fajnie. W poniedziałek rano wszystko fajnie. No i wieczorem wyjazd na siłkę. Nie wiem, czy to na siłkę tak powoduje, że te opony, te felgi pękały, czy co. Ale znowu wyjazd na siłkę, wieczór, siadam, informacja, że ciśnienie niskie. No i okazało się, że opona, że felga pękła na samym rancie wtedy. No to myślę, dobra, dość tego, dość pieprzenia, już nie chciało mi się męczyć z tym tematem. Myślę, szukam felg i kupiłem nowe, oryginalne, więc teraz już jestem zadowolony, szczęśliwy. Są takie, jakie sobie wymarzyłem i to jest najważniejsze. I są takie, które mi się najbardziej podobają. I to są oryginalne felgi, które występują właśnie w tym modelu. Aczkolwiek one oryginalnie nie są czarne, tylko są poszlifowane, tak to się mówi, nie wiem, być może. Ogólnie pewnie będziecie się interesować też kosztem takiego samochodu. Wartość rynkowa takiego rocznika, aczkolwiek na Allegro nie znalazłem tego modelu, gdzie byłby tak wypasiony jak moja fura. Są modele, gdzie tam coś wiadomo brakuje, czegoś nie ma, ale przy wycenie przez rzeczoznawcę dostałem informację przy ubezpieczeniu bodajże, że samochód kosztuje 220 tysięcy. Taka jest wartość rynkowa tego samochodu, także nie jest to mała suma. Ale samochód jest wart tych pieniędzy, naprawdę. Kiedyś nie spodziewałem się, że będzie mi dane w ogóle mieć takie fajne auto, gdzie będę mógł sobie poszaleć, pocieszyć się. Myślałem, że do całe życie będę jeździł Matizem, a to jednak czasem życie układa się inaczej niż sobie to myśleliśmy, że to będzie. No i jednak trzeba widzicie, spełniać swoje marzenia, iść do przodu, robić coś przede wszystkim, a nie tylko narzekać, a później mamy z tego dobre profity. No i tak było też i ze mną. Ta-da! A teraz, słuchajcie, bo akurat tak jak wspominałem o tej Mazdzie, Mazda oczywiście jest jeszcze u mnie, to jest mój wcześniejszy samochód. Dużo osób, które mnie śledzi, wiedzą, że jeździłem wcześniej Mazdą właśnie szóstką, 2015 rok. I Mazda teraz będzie szła do sprzedaży, a ja, że jestem dość taki uczciwy, może to jakoś to duże słowo, ale nie chcę po prostu oddawać samochodu komuś, kto zaraz by przyjedzie i będzie mi tutaj sprawdzał, że coś jest nie tak, bo miałem tam przy zderzaku jakieś tam drobne odpryski i oddałem to do mojego zajebistego kumpla, który ma warsztat lakierniczy, blacharsko-lakierniczy, do Adama Grycuka. Do niego oddałem i teraz Mazda właśnie dzisiaj akurat przypadkowo zupełnie, i to nie jest jakiś tam to jest po prostu zbieg okoliczności, że dzisiaj nagrywamy. Mazda dzisiaj jest akurat gotowa do odbioru i tam właśnie zajedziemy zobaczyć sobie, jak wygląda moja Mazda teraz, jak jest już przygotowana i odnowiona, że tak powiem. Tam nie była stłuczona, żeby zaraz nie było, bo jak będzie ktoś oglądał, a ktoś będzie ją kupić później ode mnie tą Mazdę, myśli, że oddałem, bo była jakaś pobita czy coś. Nie, po prostu były odpryski, odprysk na zderzaku, gdzieś tam jakiś się zrobił kawałek lakieru, mi się gdzieś tam urwało przy myciu tym karszerem. Bo zrobił się pewnie od kamyka odprysk, karszer sobie przy dużym ciśnieniu spowodował to, że lakier mocniej odskoczył. No i pomyślałem sobie, tak jak wam mówię, że nie będę oddawał auta z jakimiś odpryskami, żeby później ktoś jak przyjedzie powie, że kurwa chujowo, jakieś coś tutaj jest nie tak, taki samochód. Żeby uniknąć się gadek, po prostu powiedziałem, przygotuję samochód zajebiście do sprzedaży, żeby wyglądał i miał ręce i nogi. No i tak jak mówię, zajedziemy, zobaczymy jak jest zrobiona Madzia, a Madzia już niedługo pójdzie niestety w ludzi. Powiem szczerze też, że ta Mazda jest naprawdę zajebistym samochodem.
I ostatnio nawet jak jeździłem tym samochodem, to sobie pomyślałem, kurwa, szkoda sprzedawać, naprawdę. Bo jest fajna, czarna, też trochę zainwestowałem w nią pieniędzy. Rok czasu tym samochodem jeździłem. I ja szkoda mi oddawać, bo mam sentyment do tego auta, jest naprawdę dobrym samochodem i w pierwszej kolejności, jak będę go sprzedawał, to będę starał się sprzedać komuś znajomemu, bo naprawdę nie ma wstydu, żeby poszło to w ludzi, że nie będę musiał później świecić dupą przed kimś, że coś było nie tak. No i tam teraz pojedziemy. I jeszcze jedna fajna sprawa, powiem też taką opcję, że fajnie jest ćwiczyć na siłowni, nie tylko z tego względu, że się ćwiczy na siłowni, ale się poznaje masę ludzi. I wiecie, no tutaj na siłowniach zawsze się zjeżdża rzesza różnych osób, które pracują w różnych branżach i co za tym idzie, wszędzie ma się znajomości. W Białymstoku tak. Jeden gość pomaga mi w dostawie mięsa. Ktoś tam robi coś innego. Gdzieś zawsze, praktycznie nie pamiętam, żebym coś teraz załatwiał tak swojego prywatnego, od tak gdzieś szukając nie wiadomo co, na co i po co. Gdzieś tam jakiegoś nieznanej osoby. Zawsze teraz bazuję na tym, na tych znajomościach, że tak powiem. I właśnie dzisiaj, powinien to skręcić, właśnie dzisiaj pojedziemy do mojego kumpla, który prowadzi też sklep ze sprzedażą olejów, filtrów i tym podobnych, to jest hurtownia i tam mamy naprawdę zajebiste ceny, Galon Oleje nazywa się ta firma i do nich właśnie teraz jedziemy. No i umówiłem się z chłopakami, że jak będę musiał wymieniać olej w BMC, że jeszcze tego nie zrobiłem, to do nich zajadę i oni mi dobiorą odpowiedni, najlepszy, jaki powinienem użyć do tego samochodu, więc zaraz pewnie się dowiemy się, co się wlewa do takiego auta, bo ja sam nawet nie wiem. Tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś tam specem od motoryzacji, mogę jakąś tą głupotę palnąć, to wybaczcie mi, mam nadzieję, że mnie nie zjedziecie w komentarzach. Ja wiem, że samochód musi być ładny, szybki i umyty, a jeżeli chodzi o jakieś tam techniczne aspekty, to jestem noga. Na pewno nie umiałbym nic sam naprawić w samochodzie, zawsze ktoś tam mi pomaga, szwagier na przykład, mój specjalista, to jest mój taki mechanik, który zawsze mi pomaga we wszystkich kwestiach. On się zna zajebiście na autach, on wystarczy zobaczyć gdzieś tam światło, jakie gdzieś się zaświeci, to już wie, jaki samochód jedzie. Ja tak nie mam, ja poszedłem w inną stronę. No i tyle, jedziemy do chłopaków, zaraz podjedziemy do nich, zobaczymy, co tam się leje do tego samochodu, ile, na co i dlaczego. Nie spodziewałem się, że tego tyle będzie, żebym wiedział wcześniej tą przetreningówkę walną, bo trochę to jest ciężkie. Teraz zobaczymy, co my tu mamy. Galon oleje, tak jak wam mówiłem, oni się nie pierdzielą. Dostałem od chłopaków dwa filtry, okazuje się, że w tym samochodzie wszystko praktycznie jest podwójne. Dwa filtry kabinowe powietrza, filtry paliwa, filtry oleju, dodatkowo jeszcze mi tutaj Darycki rozpieszcza i wrzucił mi do czyszczenia auta, które jest pokryte powłoką, specjalny quick detailer. No zobaczymy, użyjemy niedługo. Mam nadzieję, że się przyda. A co najlepsze? Oleje. No wiadomo, zawsze każdy zastanawia się, jaki wlać olej do samochodu. Ja mam to dobrego, że mam właśnie tutaj kolegów w takiej, a nie innej działalności. I z tego co wiem, z tego co mi mówił mój serdeczny kolega Darek, do mojego samochodu najlepszy będzie olej Millersa. Okazuje się, że tutaj oczywiście tak jak przy racji filtrów też leje się wszystko podwójnie. Ten samochód zżera aż i wchodzi do niego 9,5 litra. Darek powiedział mi, że żeby dobrać odpowiedni olej do tego samochodu, musiał dzwonić aż do właściciela marki Millers w Polsce, żeby dokładnie wiedzieć, jaki to olej trzeba tutaj zalać. Ponoć to jest najlepszy olej, najdroższy, jaki się leje. Leje się go do Ferrari, do samochodów sportowych. To jest specjalny olej, który właśnie nadaje się tylko do samochodów sportowych. Koszt takiego samego oleju to jest 700 zł, więc dobra bańka, można było kupić sobie różnych innych rzeczy ciekawych, chociażby buty Nike'a za 700. No jestem bardzo wdzięczny chłopakom, zresztą jak widzicie, no fajnie, tak jak mówiłem, jest mieć wszędzie znajomości, bo zawsze mamy ten plus, że doradzi nam ktoś z głową, doradzi nam dobrze, nie zrobi nas bambuko,
No i co? I teraz tylko trzeba to wsadzić, załadować, ale to już nie dzisiaj. Ja to sobie ogarnę gdzieś już na dniach. A my jedziemy dalej w dzisiejszą trasę. Wciskasz gaz i jest tylko takie chwilowe i buch, jak z procy wystrzelony. To jest właśnie zajebiste. Uff, zajebisty moment. Ogólnie powiem wam tak, że bardzo lubię się relaksować w samochodzie. Wiadomo, no ktoś powie, bo taki masz, to możesz sobie się relaksować. No oczywiście, że tak, bo co jest w tym zajebiste? Ja lubię sobie odpalać muzyczkę, zaraz właśnie coś fajnego włączymy. Lubię sobie odpalać muzyczkę, lubię pojeździć sobie po mieście. Nie tam się ścigać, czy gazować, czy się popisywać, tylko po prostu podelektować się muzą, pojeździć, poczuć się fajnie, no czuję się lepiej po prostu przez to. Słuchajcie, jeszcze co, tego akurat nie pokazywaliśmy, Alderecki, poniosła go fantazja, właściciel tego galona, i wrzucił mi jeszcze cały zestaw do pielęgnacji samochodu, powiedział, że mi to się troszeczkę przykurzyło, to proponuje dla mnie jakieś tam fajne rzeczy, dodatkowo jeszcze, żeby sobie wrzucał, pielęgnował, czyścił. I dodatkowo jeszcze, słuchajcie, osoby, które mieszkają w Białymstoku, które robią u nas zakupy, które jeżdżą do galona, na hasło Turbo Cox macie możliwość uzyskać rabat. Rabat jest przyznawany indywidualnie od zakupów, więc zawsze ktoś tam parę złotych taniej uzyska, jeżeli powoła się na mnie w galonie właśnie udarka na Hetmańskiej 70. Także warto, widzicie, wykorzystywać takie sytuacje. Gdybym był klientem, no, kupował oleje itp. itd., no to też musiał mieć zawsze gdzieś tam jakiś rabat, prawda? Dlatego kto będzie miał możliwość, kto będzie chciał, zapraszam tutaj właśnie do galonu, do chłopaków, na pewno wam doradzą zajebiście, bo zresztą w Białymstoku oni są zajebiście mocno znani i każdy im tutaj ufa i większość osób właśnie się u nich stołuje, dlatego są polecani tak naprawdę. No, a my teraz lecimy jeszcze zobaczyć moją Madzię. Też tydzień czasu jej nie widziałem i zobaczymy, co tam zostało zrobione i jak teraz się prezentuje Sunia druga. Siostrzyczka się stęskniła, musi zobaczyć ją. Lecimy. Ogólnie przed treningiem lubię sobie zawsze zapierdzielić dobrą muzykę, a że ten samochód daje mi taką możliwość, to słuchajcie, jak napierdala muza w tym aucie. Giby nie znają. Żona mówi, że jak po nią podjeżdżam pod pracę, mówi, oho, dyskoteka przyjechała. Czyli wie, że już ja jestem, nawet nie muszę do niej dzwonić nigdy i mówić, wyłaź, już jestem, albo przyjechałem. Wystarczy, że przyjeżdżam tylko z muzyką. Ona od razu mówi, że dyskoteka przyjechała. No ale w środku słychać głośno, na zewnątrz słychać dwa razy jeszcze głośniej. To ogólnie muzyka. I tak właśnie wygląda moja przejażdżka często po mieście, samotnie. Właśnie tak jak mówiłem wam, że lubię sobie pojeździć. Muza na maksa, uszy napierdzielają. Ale to jest taki relaks dla mnie, dla ciała, takie odskocznie od siłki, o tym na przykład, żeby na redukcji nie myśleć o głodzie, albo żeby nie zjeżdżać do McDonalda, po prostu dyrektować się muzyką. To lubimy. Ja lubię jeszcze disco polo posłuchać, ale tutaj nie będę może już tutaj was uraczał klimatami typowo podlaskimi, bo nie wszyscy to lubią, ale ja się przyznaję szczerze, lubię sobie posłuchać czasem różnej muzyki, też właśnie między innymi disco polo. Nie takiego chamskiego, że tam do kotleta, kurwa, haj wesele, tylko jakieś takie normalniejsze. Zenki, itp. itd. No a my zaraz znowu wchodzimy na refren, czy znowu będzie pierdolnięcie. I słuchajcie, Madzia właśnie nawet nie zauważyłem, że tutaj stoi przygotowana już. Zobaczcie, czy ona nie jest piękna? No po prostu szkoda oddawać ten samochód ludziom. Jesteśmy, tak jak mówiłem, u mojego kumpla Adama Grycuka pod jego warsztatem. Znamy się z Adamem tak naprawdę od takiego kaczana. Razem chodziliśmy na dupy. No może inaczej, razem chodziliśmy na śliwki i na brzoskwy, na czereśnie. Bo jak Wiolka obejrzy, za zdami dupy. I zawsze w sytuacjach, kiedy mam jakąś tam usterkę, czy no nie wiem, jakieś tam potrzebuję pomocy blacharskiej, lakierniczej, to zawsze oddaję samochód do Adama. Najlepsze jest to, że oni tutaj załatwiają wszystko. To jemu dajesz kwitek z policji, czy coś tam przy stłuczce, oni wszystko załatwiają. Ja zawsze mam wyjebane. Idziemy, zobaczymy, co oni tutaj zrobią.
teraz aż szkoda oddawać, naprawdę. Ale ładnie pomalowany, kurde. O co chodziło? W Mazdzie miałem taki problem, że tak jak mówiłem, zrobiła mi się gdzieś tutaj zadra taka, że kawałek, no taki może centymetrowy kawałek mi lakieru odpadł. Co za tym idzie, zrobiło się to, że brzydko to wyglądało. I tak jak powiedziałem, że jak będę chciał sprzedawać, że mi nikt nie marudził, że coś jest nie tego, to po prostu powiedziałem, że sobie zrobię. A że mam takiego kumpla, no to przy okazji mogłem sobie u niego zrobić. Można zobaczyć, jak Mazda wygląda. Dziewiętnastki felgi, czarny kolor, czarne felgi, też dokupowałem je oddzielnie. Tak jak mówiłem, no one kosztowały mi wtedy dwa koła, cały zestaw. Dodatkowo wymieniany był środek, bo w tym pakiecie, przy tym samochodzie, jak ona przyjechała, to ona była na welurach, a mi się bardzo marzył wtedy jasny środek. I powiedziałem, kurwa, zrobię wszystko, żeby mieć jasny środek. I tak mi się trafiło, że mój kumpel akurat sprzedawał gdzieś przez kogoś właśnie ten jasny środek i zresztą możemy zobaczyć, jak wygląda. Mam nadzieję, że jest otwarty. Otwarty. No trochę jest do czyszczenia, jeszcze pójdzie do oddania, ale tak wygląda. Trochę piasku mamy i tej mojej Neli, mojego psa, koce i kocyki. Ale wygląda ładnie. Super jest zrobione. Trzeba będzie tylko kogoś teraz zgarnąć, żeby odebrał ten samochód. Teraz wracamy już właśnie od Adama. Targ został dobity, ale co jeszcze jest najlepsze u nich, o czym nie wspominałem, likwidacja szkód. Oni się tym wszystkim zajmują i na przykład w sytuacji, kiedy ja miałem taką sytuację, kiedy z Insignią uczestniczyłem w wypadku, a raczej to było nawet, jak to się mówi, gość stworzył zagrożenie w ruchu lądowym, bo na stojące auta, które stały na światłach, przypierdzielił rozpędzony facet, który jechał z tyłu i cztery auta ucierpiały. Ja dostałem w tył przez dziewczynę i uderzyłem jeszcze w auto stojące z przodu. Miałem samochód, Insignia była już do kasacji praktycznie. I co najlepsze, że w tej sytuacji oddajesz, na takiej sytuacji oddajesz na przykład auto do Adama, do Auto Express Grycuk i oni się wszystkim zajmują. Ciebie nie interesuje, czy walka z ubezpieczycielem będzie, czy nie będzie, czy ci wypłacą, czy nie wypłacą. Oni się wszystkim zajmują. Pamiętam też kiedyś mieliśmy taką sytuację, gdzie po chyba dwóch latach jakieś tam szkody w mojej właśnie Insignii, jeszcze wcześniej przed tym wypadkiem całościowym, też mi ściągali. Po dwóch latach. Ja powiedziałem do Adama, że coś tam mi się przypomniało, że miałem szkodę, ale zapomniałem. Nie wiem, jakoś nie miałem czasu, wyszło później mi z głowy, żeby postarać się o zwrot tych pieniędzy. No i tam zawsze parę złotych wpadło, bo Adam mi rozpisał wszystko fajnie, ładnie. Podpisałem parę dokumentów i wszystko poszło, oni zaczęli za mnie to wszystko robić. Także to jest fajna opcja i niewiele warsztatów to robi. Oni mają full service. No to jest też dobry plus dla klienta, bo przyjeżdża, jest obsłużony całościowo, nie musi nic szukać, martwić się, zostawiasz samochód do warsztatu, oni za ciebie zrobią wszystko. A my teraz praktycznie już możemy dzisiaj kończyć nasz test drive. Jak widzieliście, jak się prezentuje mój samochód, widzieliście, co będzie do niego wlewane, jak się jeździ tym samochodem, jakie ma przyspieszenie, mam nadzieję, że też widzieliście. Film oczywiście nie ma na celu chwalenia się, bo kurwa Mariusz kupił samochód i trzeba pokazać całemu światu, jak ten samochód wygląda, tylko po prostu chciałem z wami się podzielić tym, bo to jest dla mnie też coś fajnego, jak wygląda życie Turbo Coxa w BMW-ce. Nie jest to jakiś samochód, może ktoś tam powie, bardzo ekstrawagancki, ekskluzywny, dlatego to, tak jak mówię, no nie ma czym tak za mocno się chwalić. No wyższy segment wiadomo, ale nie jest to jakiś tam Ferrari czy Lambo, żeby się podniecać aż tak i trzeba było jeździć po mieście i pokazywać się z różnych stron, tak? No dlatego lekki film, mam nadzieję, że nikt nie odbierze tego jakoś tam negatywnie, bo nie to mieliśmy na celu, a bardziej chcieliśmy pokazać typowy lifestyle turbokoksowy. No i tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się spotkamy już niebawem na kolejnych nagraniach, a na pewno na Turbo Coxie. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do śledzenia kanałów Real Body. No i tyle. Trzymajcie się.